Uprzejmie proszę o zabranie głosu pana prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusza Kajnera. Dzień dobry Państwu. Właśnie przyszedł moment, kiedy zakończyliśmy ten sezon. Chłopaki, usiądźcie. Dobrze. Kiedy zakończyliśmy ten sezon 23 marca. Troszkę obawialiśmy się, że nie dotrwa ta skocznia w takim stanie, żeby można było zawody przeprowadzić, ale warunki dzisiaj były bardzo dobre. Bardzo dobre były warunki również wczoraj. I szkoda, że takich nie było podczas Pucharu Świata. Ten Puchar Świata na jeden dzień uciekł. Ale dzisiaj też, oprócz zakończenia sezonu, mamy jedną taką szczególną bardzo sytuację. Otóż chcielibyśmy podziękować, nie używam słowa pożegnać, tylko podziękować Łukaszowi Kruszkowi, który 8 lat prowadził kadrę narodową naszych stoczków narciarskich, a wcześniej był to zawodnik, który również odnosił sukcesy sportowe. No trochę niestety był wtedy Adam Małysz, który przyćmił wszystkie inne dobre osiągnięcia naszych zawodników, ale Łukasz Kruczek też czterokrotny złoty medalista uniwersjadowy, prawda, w skokach narciarskich i raz stanął na podium Pucharu Świata w drużynie Finna na trzecim miejscu. Także to był również bardzo dobry zawodnik. No miał troszkę tylko tego pecha, że Adam Małysz wtedy zdominował cały świat sportowy w skokach narciarskich i te doskonałe osiągnięcia innych zawodników troszeczkę czasem uciekły nam. Niemniej jednak dzisiaj chcemy, Łukasz, podziękować Ci za te 8 lat pracy. Ja osobiście odbieram Cię jako doskonałego zawodnika w skokach narciarskich. 5 lat pracowaliśmy w jednej grupie, ja jako trener, wtedy Łukasz jako zawodnik. Potem 8 lat Łukasz jako trener i tutaj też jako naszego polskiego wychowanka traktuje Łukasza. To jest nasz polski trener, który naszych polskich zawodników doprowadził do wielkich sukcesów. I nie jest to tylko takie okolicznościowe to co mówię. Taka jest prawda, więc bez pompy i bez przesady. Dziękujemy za doskonałą robotę, którą zrobiłeś, za pracowitość, za całą swoją osobowość, którą włączyłeś. Podniesienie i wybudowanie, podniesienie poziomu naszych zawodników, budowanie pomocy skoków narciarskich w Polsce. Tu są zawodnicy, tu są sztaby szkoleniowe, które wspierały Cię w tym zadaniu. No i jest oczywiście kierownictwo związku. W związku z tym chcemy na Twoje ręce złożyć taki prezent, który przygotowaliśmy z PZN-u. To jest karykatura Twoja i Twoich 5 kadrowiczów, których miałeś w ostatnim sezonie. Może tam pokaż, proszę pokazać tak. Nie przejmuj się, będziesz gorzej. Widzą się tam chłopcy. Na środek, trenerze. Łukasz, wręczamy Ci ten upominek i będzie przypominał Ci o pracy z zawodnikami. I ja myślę, dlatego też podziękuję, że przyjdzie czas po jakiejś tam krótkiej przerwie, znowu wrócisz z powrotem, czy z tymi samymi, czy z innymi, ale na pewno jeszcze nie rezygnujemy z Ciebie jako trenera. Łukasz, gratuluję. Dziękujemy! 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 Zanim poprosimy pana trenera Łukasza Gruszka o zabranie głosu, jeszcze prezent od Stowarzyszenia Siatkarzy dla Hospicjum, które wręczy pan Krzysztof Karolak i Przemysław Wardenka. Stała współpraca polskiej kadry z tym stowarzyszeniem i bardzo szczytny cel. Upominki wręczają przede wszystkim także wiceprezesi Polskiego Związku Narciarskiego pan Andrzej Wąsowicz, prezes Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego, pan Andrzej Kozak, prezes Tatrzańskiego Związku Narciarskiego, jak również pan Tomasz Wieczorek, sekretarz Polskiego Związku Narciarskiego. I do góry z tymi nartami. Thank you.
Pan jest teraz wiceprezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Pan Andrzej Bąsowicz i pan Andrzej Kozak. Oczywiście obok pan prezes Apoloniusz Steiner. W naszą stronę. Pan senator Jerzy Fedorowicz. Poprosimy jeszcze o głos w imieniu zawodników pana Maćka Kota. W kilku słowach. Łukasz, w imieniu wszystkich zawodników, którzy pracowali na przestrzeni tych lat i nawet w imieniu tych, którzy nie pracowali, nie mieli okazji, chciałem ci gorąco podziękować za lata współpracy bardzo owocnej. Myślę, że przeżyliśmy razem wiele wspaniałych chwil, miłych, sympatycznych, śmiesznych, ale przede wszystkim myślę, że osiągnęliśmy wiele z różnymi zawodnikami. Tych sukcesów naprawdę było dużo widać. Mam nadzieję, że wszystkie te pozytywne chwile, fajne wspomnienia zostawimy dla siebie. No i jeszcze raz spotkamy się na skoczni. I poprosimy o zabranie głosu pana trenera Łukasza Kruszka. Sporo czasu minęło, kiedy mieliśmy tutaj, między innymi tutaj w Wiśle, okazję rozpoczynać z zawodnikami starty. Wcześniej ja pracując jako asystent moich poprzedników Hańca Kutyna, Hanno Lefisto, później już samodzielnie. Tak jak Maciek powiedział, wiele tych chwil było, wiele sukcesów. O porażkach nie będziemy przypominać, ale powiem jedno, że to przede wszystkim jest wasza zasługa. Zasługa zawodników, zasługa współpracowników, kibiców, bo bez nich nie byłoby tak wspaniałych chwil. Przedstawicieli związku, który dał nam możliwość do wspólnej pracy, a także naszych rodzin, które w tych trudnych momentach i w łatwych zawsze nas wspierały, zawsze są z nami. Także dla was wszystkich jeszcze raz z mojej strony wielkie dziękuję za ten, można powiedzieć, szmat czasu. Dzięki. I dedykacja. I dedykacja, piosenka dla Łukasza Kruszka. Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w tej uroczystości. Życzymy wszystkiego dobrego i dalszych sukcesów panu trenerowi Łukaszowi Kruszkowi. Do zobaczenia na kolejnych zawodach w Wiśle. Dziękujemy!